Siemaneczko. Witam Was na sobotniej kawce. Ja tu już mam swoją. Znaczy dzisiaj jest czwartek, ale nagrywam dla Was na sobotę. Czy u Was też jest 80 stopni w cieniu? Bo po prostu ja chyba zaraz zejdę tutaj i się roztopię. Jestem dzisiaj w nowym topie, na który nagrałam dla Was tutorial. Tutorial ukaże się... O Jezu, zdyszałam się. Tutorial ukaże się, myślę, że w poniedziałek. No tak, pojutrze będzie tutorial od samego rana na stronie. Top wzór jest ze strony Novita. Coś mnie tu kuje. Novita. Marker został. Ze strony Novita. To jest darmowy wzór. Od nich mam zgodę na nagrywanie tutoriali. I słuchajcie. No całą ozdobą topu jest ażur z przodu. Jest taki ażurek. Tutaj idzie w szpic, a z tyłu jest prosto. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Jak nie, to zobaczycie na zdjęciach. Z tyłu jest prosto. I tak, jeśli chodzi o fason, to są dwa prostokąty. I obawiałam się, że tutaj będzie cisnąć w szyję, a ja nienawidzę. Nienawidzę, jak coś jest, wiecie, tak, nie? Ale mówię, dobra, dam mu szansę. I tak tutaj zamykałam oczka, żeby właśnie był taki luz. Pokażę na tutorialu, jak to zamknąć, żeby tutaj nic nie ciągnęło. Zobaczcie, że mimo, że to jest prostokąt, to tutaj tworzy się ładny podkrój. I przypuszczam, że jest to także zasługa zastosowanej włóczki. Ponieważ ten tutorial, już Wam pokazuję, z czego robiłam. Ten tutorial robiłam z wiskozy, która jest dostępna na stronie Motki Melki w zakładce, bo tam jest tylko bawełna, więc tą wiskozę wrzuciłam do zakładki Melanże i inne cuda, chyba coś takiego. I robiłam to... To nie jest taka wiskoza, jak ma ta największa firma z motkami, tylko taka, jak ma ta trochę mniejsza firma z motkami, ale u mnie jest dużo tańsza. Chyba. Tak mi się wydaje. I teraz tak. Żeby zrobić taki topik, potrzebujemy 3 motki. Robiłam z 9 nitek, ponieważ z takich mi wyszła próbka i na drutach numer... próbka mi wyszła na drutach 4,5, ale z racji tego, że ja chciałam, żeby ten top był luźniejszy, to robiłam ostatecznie na drutach numer 5. I zobaczcie, że tutaj mam taki luźnik, nie? Także on jest fajny. Można robić na drutach 4,5, tak jak wychodzi próbka. Ale on wtedy będzie troszeczkę bardziej dopasowany, a myślę, że na lato fajnie, jak jest ten luz taki, nie? Można też robić, bo już miałam od znajomych dziewiarek pytanie, czy można robić z 6 nitek. No można, ale trzeba sobie przeliczyć oczka. Jak to zrobić, to może powiem na tutorialu. No, nie wiem. Najlepiej robić z tych 9 nitek, bo najłatwiej osiągnąć próbkę. Próbka jest 21 oczek, czyli jak na taki letni top, to powiem Wam, że ta próbka jest dosyć taka nietypowa, bo raczej te takie cienkie uzierki mają, nie wiem, z 27-28 oczek, a to jest 21, więc wychodzi taka próbka jak z Drops Bell na przykład. To Drops Bell będzie się nadawać, taka jak Duo, no ale Duo to jest wełna. W oryginale też jest ten top zrobiony z wełny, także tutaj podmieniłam na wiskozę. No i właśnie takie 3 moteczki. Te motki miały po 1000 metrów. Myślę, że zużyłam tak 700-800, ale one standardowo mają po 1000, żeby też na ten największy rozmiar wystarczyło. Także nawet rozmiar XL wystarczą takie 3 moteczki. I przygotowałam zestawy. One będą dopiero od poniedziałku aktywne w sklepie razem z tym tutorialem. Znaczy tutorial będzie za darmo, ale motki dopiero uaktywnię w sklepie od poniedziałku. I takie zestawy przygotowałam właśnie po 3 motki i one wychodzą taniej niż kupno pojedynczych. I zaraz Wam pokażę, jakie są kolory. Bo jest ten właśnie karmel, czy kamel, czy tofi. Zobaczymy, jak ja jeszcze to nazwę, bo jeszcze nie wymyśliłam nazwy. Nazw jeszcze nie wymyśliłam do tych kolorów. Dalej jest taki ekri. Taki kolor naturalny, bardzo ładny. Muszę sobie gdzieś to odkładać. A nie przygotowałam się na odkładanie. Następnie mamy kolor taki piękny, słodki. Jeszcze bez etykiet. Pokazuję, żeby było dobrze widać kolor. Taki... No gdzie tu widać dobrze kolor?
Macham tym, żeby dobrze złapać światło. O, taki róż jasny, taki baby pink. Bardzo delikatny, może troszkę nawet wpada w lawendę, bo to jest taki odcień. To nie jest taki typowy różowy. Na zdjęciu postaram się uchwycić tak, że zdjęcia w sklepie będą takie oddające ten kolor. To tutaj mamy różowy. Kamel macie na mnie. Można podziwiać. Dalej mamy, będą też takie chabrowe. To jest chyba ten niebieski królewski, nie? Też tak się mówi na taki kolor. Bardzo przepiękny. I to jest co? Podwójne wzmocnienie, nie? Bardzo przepiękny. Śliczny jest ten niebieski. I teraz moje ulubione kolory. Kolor błota. Kolor błota jest najlepszy. Jak to się mówi? Pisze się taupę, a jak się mówi? Bo to nie jest chyba po angielsku, nie? Także będzie kolor błota. To jest taki szaro-beżowy. I następnie taki tradycyjny, zwykły szary. Znaczy zwykły, niezwykły, bo on wpada w taki srebrny. On ma piękny pomysł. Cześć pies. On ma piękny pomysł, powiedziałam? Chodź. On ma połysk piękny. Także z niego też ten top wyjdzie superancki. I teraz będzie hot color. Hot pink. Mega mocno różowy. Także tych kolorów jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wiecie, że ja nie umiem liczyć. Tu mam cztery, a tu raz, dwa, trzy, siedem. Siedem kolorów na taki top. Ale wiecie, co jeszcze pomyślałam sobie? Że w poniedziałek wychodzi mój wzór na Whisperka w regularnej sprzedaży. Będzie dostępny. I tu wychodzi właśnie próbka z tego. Z tych trzech nitek wychodzi próbka na Whispera. Dlatego ja przygotuję też zestawy takich motków 3 razy 1500 metrów. One nie wyjdą drogo, one wyjdą chyba taniej niż taka włóczka tradycyjna, bo wychodzi z tego próbka idealna na tego Whispera. A zobaczcie, że ta dzianina jest taka, zobaczcie, mięsista. I ja w ogóle się zastanawiam, czy tego, do tego nie dorobić sobie rękawów. Bo zostało mi właśnie z tych trzech motków. Nawet sobie dokręcę, jak trzeba będzie. I tak sobie myślę, że właśnie tu bym mogła sobie dorobić trochę nisko pacha. Tu mogłam wyżej skończyć, ale wiecie, robiłam tutorial, więc muszę robić według wzoru. Ale właśnie jakbym sobie tutaj dorobiła rękawy, to by była mega bluzeczka taka na wczesną jesień. Pomyślę. Was zapraszam w poniedziałek na ten tutorial, będę o nim krzyczeć wszędzie głośno, szczególnie na Instagramie, w relacjach, także jeśli mnie jeszcze nie obserwujecie na Instagramie, to zapraszam, bo tam są na bieżąco wszystkie takie aktualności. Głupoty różne też wrzucam, wiadomo. Ale jak coś się pojawia, jakieś nowości, to właśnie można to wypatrzeć najprędzej na Instagramie. Wracając jeszcze do tego topu. W oryginalnym wzorze on jest dziergany w dwóch częściach, czyli robimy prostokąt na przód i prostokąt na tył, tutaj z podkrojem na pachy. No naprawdę, on jest troszkę tu za nisko. Ale dobra, przeżyjemy. Tu się troszkę oczek tylko zamyka parę na pachy, a tak to są prostokąty. Ale żeby nie zszywać, bo wiecznie wszyscy płaczą, łącznie ze mną, jeśli trzeba zszywać, to ja to zrobiłam naokoło, czyli w jednej części zrobiłam dół, bo to się robi od dołu, i dopiero tutaj przy pachach zaczęłam robić tam i z powrotem, nie? Żeby właśnie nie zszywać. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak się tutaj ten dekolt ułożył, bo tak jak mówię, obawiałam się, że jak on jest prosty, to będzie tak, nie? A on się pięknie tu układa, chyba dzięki miękkości właśnie tej wiskozy i temu elastycznemu, dzięki elastycznemu zamykaniu oczek. To połączenie właśnie jest fajne, także jeśli chcecie dziergać razem ze mną, to oczywiście możecie robić z włóczki, jakiej chcecie, bo tutaj też bel pasuje. Z tych bawełn, z takich letnich włóczek, nie wiem, z czego jeszcze wyjdzie próbka, ponieważ ja raczej nie robię letnich uziergów, bardzo rzadko, bo to lato jest takie, wiecie, krótkie, nie?
Także na pewno z Bell wyjdzie próbka, ale o innych to Wam nie powiem. Z takich cieplejszych włóczek to jeszcze by wyszła z Daisy, jeśli by na przykład robić właśnie z długim rękawem, albo Sadness Garn Duo. Z czego jeszcze może wyjść taka próbka? No już nie kojarzę więcej takich włóczek. Także jeśli chcecie dziergać z tych właśnie moich, z tej mojej wiskozy, to w poniedziałek od rana będzie dostępna na stronie motkimelki.pl. W opisie pod tutorialem wrzucę link do tej wiskozy, że będzie można od razu wejść bezpośrednio do niej. Mam nadzieję, że nie przestraszycie się tych ażurów, ponieważ on nie jest trudny, jest pracochłonny, to prawda, to muszę przyznać, jest pracochłonny, bo... Znaczy może nie pracochłonny, bo to się robi szybciutko, bo tutaj to jest kwestia jednego wieczoru, ten ażur, ale no nie pooglądamy przy tym filmu. Tu już po prostu Netflix wyłączamy i dziergamy i nie oglądamy, bo tu trzeba pilnować każdego oczka. Ja sobie to dzieliłam markerami na takie sekcje, bo tam jak jest schemat, już Wam pokażę, bo to jest schemat i ma takie słupki. I ja sobie te słupki markerami po prostu pooddzielałam, żeby wiedzieć, na którym jestem. I jak trzeba podprość, to ewentualnie parę oczek tylko, a nie cały rząd. Nie jest trudny, ale tak jak mówię, trzeba się skupić. Także mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu ten tutorial i że będziecie dziergać razem ze mną. To właśnie najważniejsza była sprawa. Nie, jeszcze jest jedna ważna sprawa. W poniedziałek, czyli pojutrze, od samego rana w sprzedaży będzie dostępny wzór na sweterek Whisper z długim i krótkim rękawem, bo to jest ten sam wzór, i warsztaty. Więc jeśli ktoś na to czekał, kto nie przystąpił do kalu, tylko chciał na przykład kupić wzór albo kupić warsztaty, to już od poniedziałku będzie można ten wzór sobie nabyć, łącznie z warsztatami. I teraz uwaga taka, jeśli ktoś jest na kalu, czyli na tym naszym wspólnym dzierganiu, ale stwierdzi, że sobie nie poradził, bo tam chyba dwie takie osoby były, które mi napisały, że czekają na warsztaty, to niech nie kupują warsztatów, tylko napiszą do mnie, te osoby, które chcą jakby dokupić warsztaty i po prostu tylko różnicę mi wpłacą, tak? A nie całą kwotę, no bo to bez sensu. Już trochę zapłaciły, więc nie ma co tam się... No bez przesady, nie? Dopłacą tylko za kurs wideo i będzie dobrze. Także mam nadzieję, że no, Whisper okazał się wielkim hitem, że tak powiem, ponieważ na kalu dzierga go... Na kalu jest 400 osób, dzierga chyba około 200, a pozostałe osoby zaczną później albo sobie tam kiedyś później zrobią. Także bardzo się cieszę, że Wam tak przypadł do gustu, bo to mnie nakręca do dalszej pracy. Byłam dzisiaj w lumpie, bo tak czasami jak latam po mieście, to sobie zajdę. I zobaczcie, ile kupiłam włóczek. Za to wszystko dałam 4 dychy. Oczywiście był wielki kosz włóczek, jeszcze tyle nie było. Oczywiście wybrałam samą wełnę. Zobaczcie, jakie fajne. 4 motki są takie. 100% wełna i tu jest 50 metrów. W ile gramach? Nie piszą. Aha, 50 gram i 50 metrów, no to jest. Nawet można prać w pralce, pokazują. Jest jakaś firma w ogóle nieznana, znaczy dla mnie nieznana. Eleanor. Przypuszczam, że jak wpiszę w internet, to okaże się, że jest mega znana, tylko ja jestem po prostu zacofana. Na sweterek potrzeba 6 motków, ja mam 4. Także pewnie wykorzystam ją jako dodatek do czegoś. Tym bardziej, że ja mam jeszcze taką podobną, też z takim splotem. Wiecie z czego? Boże, z Rosarios. Rosarios miała też takie włóczki i mam taką różową, taką jednolitą różową i mam białą, czy taką ecru. Więc jak to połączę, to już coś z tego wyjdzie. Także takie. Jedną regię skarpetkową sobie znalazłam. Taką też ładną. Ładną. Ona ma... I. Tu w ogóle mają wyjść wzorki jakieś, nie? Tu mają wyjść wzorki.
I ona ma 420 metrów w 100 gramach, czyli typowa skarpetówa. A skład? Na pewno też typowy, ale nie mogę go znaleźć. Jezu, serio, nie mogę go znaleźć. Kto wie, jaki skład ma Regia? O, jest. Najwięcej miejsca zajmuje skład, ja go szukam. No 75% wełny i ten. I 25% poliamid. Później taka skarpetówa, też mi to wygląda na Regię, ale nie ma etykiety, ale zobaczcie, jakie ma fajne kolory. Tu jest cały motek, bo go zważyłam, ale nie było właśnie etykiety. Kolory są ekstra. I takie motki też skarpetkowe. Dwa są, ten jest cały, ten jest jakiś rozpoczęty, ale tu są jeszcze dwa całe. I to też jest jakaś włóczka, której nie znam. Niemiecka. Taka. I to są motki 50-gramowe. Tak, i mają 210 metrów. No to czyli właśnie typowo skarpetkowe, także spodziewajcie się skarpetek. Spodziewajcie się skarpet, bo Aleksandra nakupiła włóczek skarpetkowych. Także takie udane, no ten mi się bardzo podoba. Takie udane zakupy dzisiaj w lumpie. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Co jeszcze chcecie wiedzieć? Pytacie mnie o tutorial na szczękę z warkoczem i on już był gotowy, do połowy już go nagrałam, ale robię jeszcze raz, ponieważ tamta strzałka była zrobiona z resztek i no jak strzałka z resztek, wiecie, nie normalna jest taka, normalna wyszła, ale dostałam piękne włóczki, przepiękne. Tu wam wkleję zdjęcie, bo już je przewinęłam w ciasteczko, a w ciasteczku już wiadomo, że te precelki tak nie wyglądają. Bo tak wygląda w ciasteczku, a zobaczcie, jak wygląda pięknie w precelku. I tutaj tę strzałkę wam pokażę, ale na lewej stronie, żeby nie zdradzać wszystkiego. Tak się układają te kolory. Czekajcie. O, tak się układają. Bo ja sobie dostałam dwa precelki, to jest 80% merino i 20% kaszmir. I sobie myślę tak. Gdzieś tu jeszcze mam. Mam inny kolor, zaraz też wam pokażę. W 100 gramach jest 750 metrów. I sobie mówię, o nie, tak to ja nie będę, wiecie, takimi włoskami robić, nie? I zwinęłam podwójnie. Czyli z dwóch precelków zwinęłam sobie w jeden motek i robię od razu z dwóch nitek na drutach 4,5. Można by też na piątkach, ale jak ktoś ciasno robi, ale 4,5 jest fajne. No. Także jeszcze nie zaczęłam zwężać, jeszcze to rozszerzam. Bardzo fajny efekt wychodzi właśnie z tych włóczek. Dzięki temu, że są skręcone razem. To jest taka... One są niby ciapate, ale zobaczcie, że te kolory są takie przydymione. Także nie ma jakiegoś takiego dużego bałaganu. Jeśli bym dziergała z pojedynczej nitki, to na pewno by... te kolory były takie bardziej łagodne. Można też robić z pojedynczej nitki i dodać na przykład kit silk. To też wtedy tak łagodzi tą ciapkozę taką, ale ta mi się bardzo podoba. Bardzo mi się ta ciapkoza podoba, bo mimo, że ma właśnie tyle kolorów, to jest taka właśnie przydymiona i delikatna. Ale teraz skąd włóczka? Włóczkę mam od Kseni. Troszkę poszeleszczę, bo chcę wyciągnąć następną, która sprzedaje ją na grupie przędza ręcznego farbowania. Ja już kiedyś wam o tej włóczce opowiadałam i sporo was dołączyło do tej grupy i zamawiała te włóczki, była zadowolona. I później dziewczyny, które te włóczki farbują, wyjechały do Ukrainy. To matka z córką. No i teraz Irina jeszcze została w Ukrainie, a wróciła mama i zaczęła farbowanie włóczek. I zobaczcie, jeszcze mam tutaj... To jest ten sam gatunek, co tą strzałkę, co ten, z którego robię strzałkę. To jest merino z kaszmirem. Takie mam jeszcze 4 precelki. I z nich sobie zrobię jakąś już bluzeczkę, bo to jest taka ilość na bluzeczkę. Włóczka jest przepięknie pofarbowana. Nie ma żadnych białych przejść, co się u niektórych zdarza, a tutaj nie,
nie zauważyłam jeszcze czegoś takiego, a już przerabiam któryś raz przędzę od nich. Także teraz farbuję ją dla nas Ksenia i zostawiam Wam pod filmem link do tej grupy, bo jest bardzo ładna. Taki mało szary ten kolor, nie? I mało beżowy. Ale myślę, że takim pomarańczu też mi będzie dobrze. I właśnie jest fajny. No skład jest zachwycający. Tylko powiem Wam tak, w motkach ona jest mięciutka. Jak przewinęłam w precelek i tak robię, to mówię, kurczę, troszeczkę sztywna. Troszeczkę sztywna. Ale jak wyprałam próbkę, no to słuchajcie, rozkwita. Po prostu rozkwita ta włóczka. Właśnie dzięki temu, że ma ten dodatek kaszmiru w składzie. Jeszcze trochę poszeleszczę. Także serdecznie Wam mogę polecić tą przędzę, ponieważ nie jest ona jakoś koszmarnie droga. Ceny są takie, no, atrakcyjne. Dobrze, kochani, starczy tego gadania. U Was jest sobota, pewnie już zjadłyście śniadanko ze mną i wypiłyście kawę. U mnie jest czwartek. I dzisiaj mam taki dzień ganiany, bo już byłam w mieście, a jest, tak jak powiedziałam, 80 stopni w cieniu i wróciłam wykończona. Także teraz już tylko zmontuję ten odcinek i przygotuję go, żeby był gotowy na sobotę. Bo wiem, że czekacie, bo tak do mnie piszecie, za co Wam dziękuję, bo to jest bardzo miłe. I sobie po prostu zasiądę gdzieś w zacienionym kącie z drutami, żeby tą strzałkę dalej pociągnąć i żeby ten tutorial dla Was na nowo nagrać. On będzie dostępny nie w ten poniedziałek, tylko jeszcze w następny. To będzie chyba 8 lipiec. Tak myślę, że 8 lipca wrzucę go. Tą strzałkę można też robić z motków, które ja Wam przygotowywałam. One są też dostępne na tej stronie Motki Melki w zakładce Melange. Tam jest przędza Merino, już są skręcone po 8 nitek, to jest taka odpowiednia grubość właśnie i 800 metrów, nie? Na strzałkę. Także sobie tam możecie pobuszować i pooglądać. Zapraszam Was na ten tutorial. Jest mięciutki sweterek, ale ja już wiem, że ja tutaj dorobię rękawy, bo ja latem nie noszę udziergów. Po prostu nie lubię swetrów z krótkim rękawem. No to jest dla mnie dziwne, także sobie dorobię tutaj rękawy. Także jeśli ktoś planuje też dorabiać sobie rękawy, to potrzeba 1500 metrów, a taki zestaw trzech motków, a na taki topik wystarczą trzy moteczki po 1000 i będziemy razem dziergać, nie? Ostrzegam, że na tutorialu słychać jakieś jadące traktory, no ale uroki nagrywanie na wsi. Żegnam się z Wami gorąco i zapraszam na moje tutoriale, na moje warsztaty whisperka, po wzór whisperka i tak, no, pół Polski będzie chodziło w whisperku. A ja sobie jeszcze whispera na pewno zrobię z tej whiskozy błotnej, nie? Bo to jest mega kolor. Dobra, całuję Was mocno. Do zobaczenia.